Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich na stypie po pogrzebie BCA, na którym byliśmy wszyscy wspólnie. Już wszystko tłumaczę. Mieliście w każdym razie screen w czasie tego, jak czytałem badanie na komputerze z właśnie najnowszej metaanalizy JISSN, którą to wydali 22 sierpnia, czyli dosłownie 3 dni temu, teraz jak to nagrywam. Jest to najnowsza metaanaliza, w której zebrano badania, co jest istotne, na ludziach. Badano anaboliczność i antykataboliczność tego popularnego suplementu zwanego BCA, który jest drugim najlepiej sprzedającym się suplementem na świecie. Na wstępie jeszcze przypomnę o naszym starszym filmie, który już bardzo dawno temu był wrzucony, w którym skrytykowałem mocno BCA i powiedziałem, że naprawdę jest bardzo limitowana grupa osób, które mogłyby skorzystać, a na pewno nie osoby, które trenują siłowo, które trenują na siłowni generalnie. No i wtedy ten film spotkał się z dużą krytyką, ale w tej chwili są już na tyle mocne dowody przeciwko BCA, że już jestem na 1000% pewien, że nie poleciłbym tego nikomu. Już wam tłumaczę czemu. Katabolizm i anabolizm to są dwa procesy, które zachodzą nieustannie. Czasami jeden przeważa nad drugim i wtedy można powiedzieć, że jesteśmy w stanie anabolicznym albo w stanie katabolicznym. W każdym razie synteza protein i rozpad tych protein cały czas, non-stop zachodzi. Nieważne jak bardzo anabolicznie jesteśmy, albo nieważne jak bardzo katabolicznie jesteśmy, zawsze troszkę tej syntezy protein jest. Teraz tak, mamy 9 aminokwasów, które musimy dostarczyć z zewnątrz, których nasz organizm nie wytworzy sam. 3 z nich to jest BCAA, leucyna, izoleucyna i walina. 6 pozostałych nie dostarczymy, jeśli dostarczamy BCAA. I teraz, żeby ta synteza protein poszła do przodu, potrzebne są wszystkie te aminokwasy, które dostarczamy z zewnątrz, tak zwane EAA w skrócie. I teraz jeśli dostarczymy tylko i wyłącznie BCAA, czyli te 3 aminokwasy, to cała reszta, te 6, których jeszcze potrzeba do tej syntezy protein, będzie dostarczana z właśnie rozpadu. Czyli wszystkie te białka naszych mięśni, które się rozpadną, one się rozpadają oczywiście na aminokwasy. I teraz, żeby ta synteza zaszła, jeśli mamy tylko BCAA, to właśnie z tych rozpadniętych protein tylko i wyłącznie będzie dostarczana reszta tych egzogennych aminokwasów. Więc, co jest oczywiście prostą, logiczną kwestią, nigdy synteza nie przegoni rozpadu, jeśli będziemy w ten sposób działać, tak? Bo wszystkie te egzogenne są tylko i wyłącznie z rozpadu, nie dostarczamy więcej, także zawsze rozpadu musi być więcej, żeby ta synteza w ogóle zaistniała. Także prostą i logiczną odpowiedzią na pytanie, co jest nam potrzebne, żeby ta synteza protein zaszła w nadwyżce ponad ten rozpad, oczywiście musimy dostarczyć albo EAA, jest taki suplement dostępny na rynku, niekoniecznie jest on opłacalny, ponieważ wystarczy zwykłe białko w proszku dostarczyć i będziemy mieli taki sam efekt. Polecam oczywiście zwksklep.pl. I teraz jeszcze kolejny fakt z tej metaanalizy. Ogólnie metaanaliza to jest zbiór badań, które są przeglądane. To jest robiony taki review, czyli jest przegląd dużej grupy badań, na podstawie której wychodzi konkluzja, jakaś taka ostateczna odpowiedź na daną chwilę. Także dodatkowo właśnie jeszcze było badane BCAA dostarczane z węglowodanami. No i co się okazało, że identyczny wynik podniesienia tego MPS, tej syntezy protein, jest zarówno z BCAA i carbo, jak i z samym carbo. Czyli to znowu pokazuje, że BCAA jako suplement nie podniesie nam tej syntezy protein w żaden sposób. I teraz co ciekawe, w 2 przytaczanych badaniach w tej metaanalizie nie tylko zostało pokazane to, że nie będzie podniesienia tej syntezy protein, a wręcz jest zaniżona ta synteza protein, co jest gwoździem dosłownie wbitym w trumnę, której zabrakło w tym naszym intro dzisiejszym w filmie. W każdym razie no
teraz są właśnie badania na ludziach. Kiedyś były na szczurach i na podstawie tych badań na szczurach dostawaliście artykuły, gdzie chwalono to BCA. A teraz mamy badania na ludziach, gdzie jest pokazane, że to po prostu tak nie działa. Bo ludzie mają zupełnie inny procent mięśni szkieletowych niż te szczury, więc kompletnie nie może mieć to przełożenia, jeśli chodzi o syntezę protein mięśniowych, co jest ważne, bo jest synteza protein mięśni, MPS, tego szukamy. I teraz zacytuję jedną z najmądrzejszych osób, którą spotkałem w internecie, zresztą na naszej grupie Armia WK, zapraszam serdecznie, Michał Żywiecki, tutaj cytuję jego, jedyny, chociaż bardzo mało prawdopodobny scenariusz, kiedy BCAA mogłoby się przydać, jest to moment, w którym osoba trenuje kompletnie nadczo przez długi okres, w górnych granicach tętna i jest on wyczerpujący w kontekście wytrzymałości fizycznej. Wtedy można wziąć pod uwagę suplementację BCAA i jego okrojonych aminokwasów przed treningiem lub w czasie treningu, ale ciągle lepiej zrobić shake'a proteinowego, gdzie będziemy mieć pełny zakres EAA, czyli znowu to samo, co podawałem w wcześniejszym punkcie. Także podsumowując, BCAA jest pogrzebane. Ja już byłem pewien wcześniej, ale teraz mamy zajebiste nowe dowody, więc dzielę się z wami, mam nadzieję, że dotrze bardzo szeroko. Wiem, że znowu będzie sporo ludzi, którzy będą mieli pretensje do tego filmu, ale no cóż, ogólnie pod filmem macie link do całej tej metaanalizy, tam jest do poszczególnych badań też wszystko wylinkowane pod spodem, także don't hate me, hate the data, jak to teraz jest popularne powiedzenie w naukowym świecie. Nie wincie mnie, wincie wyniki badań. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że wysłuchaliście. Jeśli wam się podobało, prośba o łapy w górę. I do zobaczenia, mam nadzieję, że jutro, jeśli nic nie pierdolnie. Pozdro.